Jeśli chodzi o Gdańsk, czy w ogóle Trójmiasto, to wydarzenia marcowe w zasadzie zamykają się w czterech dniach, to znaczy od 12 do 16 marca, przy czym jakby takie apogeum wydarzeń marcowych w Trójmieście przypada na dzień 15 marca. Może zacznę od tego, że według władz partyjnych do końca lutego w Trójmieście nie ma żadnych symptomów tego, że może być jakaś, brzydko mówiąc, ruchawka w środowiskach studenckich, czy w ogóle nie ma symptomów jakichkolwiek protestów. Natomiast pierwszy taki sygnał przypada na dzień 3 marca, kiedy Służba Bezpieczeństwa informuje o znalezionych czy pozbieranych na Politechnice Gdańskiej i w kolejce SKM 50 ulotkach sygnowanych przez studentów Politechniki Gdańskiej, w których jest mowa o tym, że trzeba w jakiś sposób zaprotestować przeciwko zdjęciu dziadów Kazimierza Dejmka. I później praktycznie do 11 marca w Trójmieście niewiele się dzieje, może poza tym, że w Komendzie Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej w dniu, najpewniej 9 marca, powstaje taki sztab kryzysowy, w skład którego wchodzi ponad 70 oficerów Służby Bezpieczeństwa i, tak jak pan profesor już wcześniej wspomniał, jest tam rzeczywiście komórka, która ma się zajmować tylko problemem syjonizmu. Na czele tej grupy stanął pułkownik Piechnik, który był zastępcą szefa Służby Bezpieczeństwa. I tak jak powiedziałem, to jest ponad 70 oficerów. Te komórki są dość interesujące, bo pamiętajmy, że w sumie wydarzenia w Gdańsku rozpoczynają się 12, a 9 już są właśnie, jest ten sztab kryzysowy, w którym są komórki mające się zajmować rejestracją, zbieraniem ulotek, napisów na murach, zabezpieczać uczelnie trójmiejskie i tak dalej. I teraz także 9 marca w Komendzie Wojewódzkiej MO wyznacza się też dyżury 24-godzinne, rozpisuje się na różnych tam oficerów Służby Bezpieczeństwa, więc władze niejako wiedzą, że coś może się wydarzyć. I jakby takim wstępem, takim preludium do tych wydarzeń marcowych w Trójmieście jest dzień 11 marca, kiedy wieczorem z inicjatywy Komitetu Uczelnianego Zrzeszenia Studentów Polskich na Politechnice Gdańskiej odbywa się około godziny 20 takie właśnie zebranie prezydium, w którym bierze udział 30 studentów. Są też przedstawiciele kadry naukowej i no, po raz pierwszy pojawiają się wtedy głosy solidarności ze studentami w Warszawie. Znaczy, protestuje się, oficerowie Służby Bezpieczeństwa, czy tajni współpracownicy, którzy brali udział w tym spotkaniu, mówią o tym, że pojawiają się głosy solidarności właśnie tam z pobitymi studentami w dniu 8 marca na Uniwersytecie Warszawskim. No i to spotkanie jest, tak jak powiedziałem, pewnym wstępem do wydarzeń, które następują od dnia 12 marca. Wtedy to dochodzi do pierwszego wiecu na Politechnice Gdańskiej. Co ciekawe, jakiś udział w organizacji tego wiecu ma Stanisław Kociołek, to znaczy on daje według oficerów SB no takie przyzwolenie i zgodę, jest zwolennikiem zorganizowania wiecu, podczas którego władze mają wytłumaczyć studentom protesty, które mają miejsce w Warszawie. I kiedy Stanisław Kociołek podczas przemówienia, a jest wtedy zgromadzonych około 3000 studentów, mówi, że wydarzenia marcowe w Warszawie to był zamach na ustrój socjalistyczny, wtedy pojawiają się takie gwałtowne głosy niezadowolenia, to znaczy nie tylko gwizda się podczas przemówienia Kociołka, ale rzucają w niego studenci gazetami, a nawet
mówi się o tym, że dostał właśnie Stanisław Kociołek garnkiem w głowę i wtedy musiał uchodzić po prostu z tego wiecu. Mimo tego wiec dalej kontynuowano pod nieobecność pierwszego sekretarza i na tym wiecu właśnie uchwalono taki 13-punktowy, taką 13-punktową rezolucję. Ukonstytuował się też Komitet Protestacyjny Studentów i on początkowo jest tylko jakby taką inicjatywą studentów Politechniki Gdańskiej, natomiast no, w następnych dniach od 13 właśnie analogiczne komitety powstają na Wyższej Szkole Pedagogicznej i Wyższej Szkole Ekonomicznej w Trójmieście. Jeszcze wspomnę o tym, że 12 marca już podczas tego wiecu jeden ze studentów zapowiada spotkanie z Adamem Rapackim, które ma miejsce, czy ma mieć miejsce o godzinie 20 w Żaków w klubie studenckim. No i wtedy następuje właśnie około godziny 20:15, tak mówią oficerowie SB, do pierwszych starć z Milicją Obywatelską i ORMO na wysokości właśnie klubu studenckiego Żak w samym centrum Gdańska. To znaczy przyszło około 1500 osób, z czego według SB 500 stanowili studenci, którzy po prostu chcieli wejść na to spotkanie z Rapackim, ale okazało się, że ono jest zamknięte po prostu. No i ci studenci zaczęli no, krzyczeć Rapacki na balkon i tak dalej, no i zaczęło się rozpraszanie tych demonstrantów. I wtedy po raz pierwszy, i tu jest pewna taka sprzeczność pomiędzy tym, co zostało opublikowane w książce pod redakcją doktora Zaręby, bo tam jest mowa o tym, że żaden ze studentów nie został wtedy aresztowany, a w materiałach Służby Bezpieczeństwa jest mowa o tym, że jednak 12 studentów wtedy po raz pierwszy zatrzymano. I teraz w takim wielkim skrócie, no po tych wydarzeniach oczywiście 13 jest kolejny wiec na Politechnice i jest mowa o tym, że trzeba w jakiś sposób zamanifestować przeciwko tym metodom policyjnym, które milicja i ORMO zastosowały wobec manifestantów w dniu 12 marca. No i jest zapowiedź takiego sojuszu z robotnikami, to znaczy studenci w dniu 13 marca podczas wiecu na Politechnice Gdańskiej podejmują decyzję o tym, że powstaną takie czwórki i piątki studentów, które będą objeżdżały każdy z większych zakładów pracy w Trójmieście i no, próbowały namówić robotników do wspólnej manifestacji, którą wyznaczono na dzień 15 marca i pierwotnie to miał być taki wiec na Politechnice Gdańskiej, a faktycznie doszło do wielkiej demonstracji na głównej ulicy, takiej przelotowej z Gdańska do Gdyni na ulicy Grunwaldzkiej. Do tej manifestacji jednak doszło, chociaż mówię, wiecu nie zdołano zorganizować i około godziny 15 na tej ulicy Grunwaldzkiej zebrało się 4,5 tysiąca osób. Natomiast w meldunku jest mowa o tym, że po godzinie 16 ten tłum narastał i mówi się o tym, że w takim szczytowym momencie, to znaczy około godziny 18, jest w tym rejonie między konsulatem chińskim a Operą Bałtycką 20 tysięcy ludzi. Ja może zacytuję taki fragment notatki, bo on pokazuje po prostu też środki, jakie zaangażowano w tłumieniu tej manifestacji. Kiedy nieodpowiedzialne elementy z tłumu zaczęły obrzucać funkcjonariuszów, tak jest w oryginale, MO i ich samochody kamieniami, wówczas do akcji użyto środków chemicznych, wozów strażackich. W szczycie działań w rejonie operacji tłum obliczano na około 20 tysięcy osób, w tym kilka tysięcy aktywnych. Pozostali to bierni obserwatorzy i gapie. Około godziny 20 przywrócono ład i porządek. Działania porządkowe utrudnione były tym, iż pierwsi i drudzy byli pomieszani, a w akcji porządkowej udział brało 1170 funkcjonariuszy mundurowych MO, 218 pracowników operacyjnych, 1890 członków ORMO i 470 oficerów Wojska Polskiego po cywilnemu.
Ponadto użyto 5 jednostek bojowych Straży Pożarnej. Akcja rozpraszania poszczególnych grup chuligańskich zakończyła się około godziny 20. Straty po stronie MO, jeden spalony samochód marki Lublin oraz rozbita Nysa. W bezpośrednim starciu z grupami chuligańskimi zostało rannych 12 funkcjonariuszy MO. 3 udzielono doraźnej pomocy ambulatoryjnej, natomiast 9 odniosło poważniejsze obrażenia i przebywa w szpitalu. W wyniku akcji zatrzymano do godziny 20 197 osób. Koniec cytatu. Powiem tylko, że jeszcze tego samego dnia z wieczora jest meldunek Służby Bezpieczeństwa, gdzie jest mowa o 301 zatrzymanych. I teraz trochę nawiązując do wcześniejszych wypowiedzi, połowa z tych zatrzymanych to byli robotnicy. Zdecydowana mniejszość, jeśli dobrze pamiętam, 70 to było studentów, trochę było pracowników umysłowych. Rzeczywiście, jeśli chodzi o Trójmiasto, to władze bezpieczeństwa i milicji wysyłały meldunki, w których, powiem Państwu szczerze, ja w pewnym momencie jako historyk nie wiem, co jest rejestracją nastrojów na przykład w zakładach pracy, a co jest no, jakimś takim wytworem wyobraźni samych oficerów. Powiem tak, że celem tych meldunków, i to bardzo wyraźnie zarysowanym, zaraz zacytuję jeszcze dwa takie krótkie fragmenty, jest usunięcie Władysława Gomułki ze stanowiska pierwszego sekretarza. Wprost formułuje się postulat, aby ster rządów w państwie objął Edward Gierek, gdyż, jak się wspomina, on rozumie, czy jedyny rozumie obok Moczara problemy syjonizmu. I zacytuję, to już jest koniec, dwa takie fragmenty. Jeden z 21 marca. Właśnie od wtedy, mniej więcej do maja, notorycznie władze bezpieczeństwa wysyłają tego typu meldunki, w których piszą właśnie, mówi się, znaczy jest taka forma, która zastępuje jakby wcześniejszą, to znaczy wcześniej pisano, że w zakładzie pracy Stocznia Gdańska czy Stocznia Remontowa załoga twierdzi, a tutaj już właśnie od 21 marca mniej więcej mówi się, że się mówi. I tak, jeden z takich meldunków. Skandowanie Gierek na wiecu w Warszawie ma oznaczać zapowiedź awansu pierwszego sekretarza KWPZPR w Katowicach na wyższe stanowisko partyjne lub państwowe. Towarzysz Gierek zdecydowanie w sposób odpowiadający większości członków partii i społeczeństwa stawia problemy syjonizmu. I inna notatka. Wiele wypowiedzi sprowadza się do stwierdzenia, że ze stanowisk partyjnych i rządowych należy usunąć wszystkich Żydów, ponieważ ci, co pozostają na dotychczasowych stanowiskach, wcześniej czy później wciągną ponownie na stanowiska kierownicze swoich ziomków. Innych takich bardziej brutalnych cytatów już Państwu zaoszczędzę. Tam jest mowa między innymi o tym, że Władysław Gomułka jest niewiarygodny w walce z Żydami w partii, bo ma żonę Żydówkę i tak dalej. To nie warto. Także dziękuję bardzo. Tak, postaram się jeszcze krócej. Tutaj w zasadzie powtórzę pewne tezy mojego kolegi. Mianowicie chodzi o to, kiedy te wydarzenia w województwie katowickim się zaczęły. Taka pierwsza większa mobilizacja Służby Bezpieczeństwa ma miejsce na przełomie stycznia i lutego, to znaczy w chwili, kiedy oczywiście wychodzi sprawa ostatniego przedstawienia dziadów. W tym momencie Służba Bezpieczeństwa w Katowicach ma monitorować nastroje. Chodzi głównie o środowiska studenckie oraz o środowiska inteligenckie. Następna taka, powiedzmy, większa mobilizacja to jest oczywiście 8 marca, wydarzenia na Uniwersytecie Warszawskim. Trzeba przyznać, że od końca stycznia do 8 marca nie notowano, to znaczy Służba Bezpieczeństwa nie notowała jakichś przejawów, powiedzmy, wrogiej działalności. Mówiono w każdym razie o tym, że młodzież czy inteligencja dyskutuje o tym, co miało miejsce w Warszawie, ale powiedzmy w styczniu i lutym, jak wiadomo, na większości uczelni, znaczy na wszystkich uczelniach wyższych województwa katowickiego odbywała się zimowa sesja i notowano, iż po prostu studenci zajęci byli zdawaniem egzaminów, a nie komentowaniem tego, co się dzieje. Sytuacja zmienia się diametralnie oczywiście po 8 marca. W tym momencie no, dochodzi do pierwszego takiego większego wzburzenia w środowiskach młodzieży akademickiej i
Pierwsze sygnały o tym, że może dojść do wystąpień, pojawiają się z 10 na 11 w Gliwicach. To są ulotki, które pojawiają się na murach i ulotki, które zostały wywieszone przez studentów 10 wieczorem na terenie w holu Politechniki Gliwickiej. 11, kiedy pierwsi studenci pojawiają się rankiem na zajęciach, oczywiście zaczynają czytać teksty wzywające ich do solidarności ze studentami Warszawy. Jest również w tych tekstach, tych ulotkach, które wisiały w miasteczku akademickim w Gliwicach z 10 na 11 oraz tych ulotkach, które znajdowały się na terenie Politechniki Gliwickiej, wezwanie do zorganizowania wiecu na godzinę 16, 11 marca, właśnie wiecu solidaryzującego się z kolegami ośrodka warszawskiego. Tu może taka rzecz charakterystyczna, w zasadzie ten stan napięcia pewnego trwa w godzinach przedpołudniowych. W godzinach przedpołudniowych aktywiści partyjni i aktywiści Związku Młodzieży Socjalistycznej zrywają ulotki, które znajdują się w holu Politechniki, w poszczególnych wydziałach Politechniki Gliwickiej, ale na ich miejsce pojawiają się nowe ulotki i co ciekawe, również jeden ze studentów za pomocą krótkofalówki nadaje komunikaty między godziną 9 a 10 i również między godziną 15 bodajże a 15.30 komunikaty wzywające do tego, aby młodzież wzięła udział w tym wiecu, który ma odbyć się o godzinie 16. O 16 faktycznie dochodzi do wiecu. Trzeba przyznać, że kiedy ogląda się zdjęcia operacyjne, bo takie się zachowały, wykonane przez tajnych, przez funkcjonariuszy SB, to zachowanie studentów 11, 12 marca podczas demonstracji ulicznych w Gliwicach daleko odbiega od tego, co, że tak powiem, znajdujemy w raportach na przykład partyjnych oraz raportach nawet esbeckich. Na odwrocie fotografii znajdują się opisy poszczególnych osób podejrzanych lub tych, które były najbardziej aktywne. I czym owa największa aktywność danych studentów się, że tak powiem, wyrażała? No, opisy są takie, cytuję z pamięci. Uśmiechał się dziwnie, ewentualnie uśmiechał się dziwnie i szyderczo w kierunku czy pod adresem funkcjonariuszy MO. 11 marca w Gliwicach milicja nie interweniuje. Ta demonstracja odbywa się w sposób zorganizowany, spokojny, jedynym takim, powiedzmy, mocniejszym akcentem, chociaż ja wiem, czy mocniejszym, wizualnym powiedziałbym, to jest robienie pochodni z gazet i również, kiedy młodzież przechodzi ulicami Gliwic, nawołuje mieszkańców kamienic, aby wyrzucali im gazety, ponieważ będą z tego robić pochodnie i tak się faktycznie zdarza, te reakcje mieszkańców miasta są czasami takie, że lecą z okien całe pliki albo pojedyncze egzemplarze popularnych dzienników. Natomiast 12 marca sytuacja zmienia się już diametralnie, między innymi za sprawą komunikatu, który został opublikowany w Trybunie Robotniczej, pod którym podpisał się rzekomo rektor Politechniki Śląskiej. Oczywiście, że tak powiem, władze partyjne oraz ZMS i ZSP. W tym komunikacie mówi się o tym, że manifestację z 11 marca zorganizowała chuliganeria. I tam padają jeszcze podobne epitety, co oczywiście spowodowało, że no tutaj oburzenie studentów sięgnęło zenitu. Zorganizowano następną manifestację, która mniej więcej zaczęła się również po południu, około godziny 16. Tym razem już milicja była, przygotowana. Zablokowano akademiki. Po pierwsze po to, aby mieszkańcy domów studenckich nie mogli, że tak powiem, dojść do manifestujących na rynku w Katowicach kolegów. Z drugiej strony, aby ci, którzy manifestowali, po prostu nie mogli schronić się w domach akademickich. Praktycznie centrum miasta stało się jednym wielkim pobojowiskiem. I trzeba przyznać, że wystąpienia młodzieży w Katowicach i w Częstochowie sprowokowała sama milicja obywatelska, wchodząc w nocy z 11 na 12 do akademików i przeprowadzając tam kontrolę, rewizję w poszukiwaniu emisariuszy z Warszawy i Krakowa. No, studenci potraktowali tę kontrolę jako farsę. Stwierdzano, że ten sposób kontroli
powodował, że w akademikach mogłoby się schować kilkudziesięciu faktycznych zbirów, którzy i tak nie zostaliby znalezieni. W każdym razie to doprowadziło do również pewnego wrzenia i miało konsekwencje w następnych manifestacjach. Ja już nie będę ich omawiał również szczegółowo, bo zdaje się, że zaraz będę musiał schodzić. W każdym razie dochodzi do manifestacji w Katowicach 14 marca. Zbiega się ona z tym słynnym wiecem na placu Dzierżyńskiego, zorganizowanym przez Komitet Wojewódzki Partii. Może oczywiście taka krótka uwaga, iż zanim doszło do demonstracji ulicznych Młodzieży Akademickiej Katowic na terenie filii Uniwersytetu Jagiellońskiego, została opracowana rezolucja, którą chciano po prostu dostarczyć na ten wiec na placu Dzierżyńskiego. To się jednak nie udało. Drogę młodzieży zablokowała milicja. W tym wypadku kilkuset studentów skierowało się w kierunku placu Wolności i tam po prostu demonstrowało. Demonstracja ta skończyła się oczywiście pacyfikacją. Następne dnie, 15-16, to kolejne manifestacje studentów Katowic. W tym wypadku również wszystkie kończą się ostrymi pacyfikacjami. Bardzo często oczywiście do osób represjonowanych należą osoby, które nie miały nic wspólnego z demonstrantami, przypadkowi zupełnie ludzie, którzy brali udział, którzy udawali się do domów, stali na przystankach w centrum miasta i po prostu zostali przez siły milicyjne pobite. Dochodziło do wystąpień parachuligańskich, jak na przykład w małej wiosce Buczkowice, gdzie 14 marca młodzi ludzie z owej wsi w wieku 17-18 lat, do których dotarły jakieś informacje o zajściach w Warszawie, po prostu wpadli do klubu kawiarni i próbowali pobić kierownika, zdemolować klubu kawiarnię tylko dlatego, że uważali, iż z lokalu tego korzysta głównie koło gospodyń wiejskich, a nie młodzież. Uważali, że przyszedł czas, skoro ruszyli studenci warszawscy, do tego, żeby również domagać się swoich praw na terenie, powiedziałbym, gminy. Więc takie przypadki miały miejsce, ale jeszcze chciałem powiedzieć o Bielsku Białej. To jest też ośrodek, który wówczas nie był ośrodkiem studenckim, tam wystąpienia miały głównie charakter młodzieży i tutaj trzeba zwrócić uwagę, zresztą jest to charakterystyczne dla tych wszystkich wystąpień w województwie katowickim, mianowicie, tak jak mówiłem, jest to pewien protest pokoleniowy, bo mamy do czynienia z jednej strony, oczywiście inicjowane są te wszystkie wystąpienia przez studentów, przenoszą się one na młodzież szkolną, ale jednocześnie mamy wystąpienia młodych robotników. Jeśli powiedzmy w jednym z dokumentów SB znajduje informację, że na dzień 31 marca zatrzymanych zostało w województwie łącznie 383 osoby, w tym 61 z nich to byli studenci, natomiast aż 234 to byli robotnicy, to o czymś to świadczy. Również jeśli chodzi o kolportaż ulotek, to okazuje się, że tutaj osoby ze środowiska robotniczego no, jak gdyby wiodły pod tym względem prym. Także w tym wypadku no, trudno mówić tylko i wyłącznie o wystąpieniach studenckich. Dziękuję. Skupię się może na paru tylko fragmencikach, dokumentach pochodzących z archiwum IPN-u, które no coś nowego wnoszą w to, co dotąd wiedzieliśmy o marcu. Pierwszy krakowski ślad rewolty studenckiej pojawił się w notatce służbowej spisanej przez kapitana Jana Bila, funkcjonariusza Wydziału III, w niedzielę 10 marca. Tego dnia około 13.30 kierownik miasteczka studenckiego oraz jego zastępca przekazali informację, że dnia poprzedniego, znaczy w sobotę 9 marca, w klubie Bambuco na terenie Akademika Politechniki Krakowskiej zjawiło się troje młodych ludzi, którzy usiłowali informować zebranych tam studentów o, cytuję, przebiegu zajść warszawskich. Energiczna interwencja kierownika domu studenckiego, jego zastępcy spowodowała, że przybysze nie zrealizowali swojego zamiaru, w każdym razie nie w wymienionym klubie. Kierownicy domu studenckiego zdołali wylegitymować jednego z przybyłych. Był to Andrzej Kościuk, zamieszkał w Warszawie, student Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej i Filmowej w Łodzi. Z pewnością nie była to jedyna informacja o rozruchach w Warszawie, która w sobotę lub niedzielę dotarła do Krakowa. W poniedziałek rano 11 marca odbył się pierwszy wiec w Krakowie, po którym studenci przeszli do budynku uniwersytetu. Tam się odbył wiec już na terenie uczelni. Zdecydowano, że nie będzie strajku okupacyjnego. Na razie uchwalono listę postulatów.
wezwano studentów do pojawienia się z powrotem na rynku i zebrani rozeszli się po to, żeby zawiadomić innych. W związku z tym wieczorem, o ile rano było na rynku około 500 osób, wieczorem przyszło już około, zdaniem bezpieki, 5-6 tysięcy. Nie doszło wówczas do akcji milicji, natomiast wieczorem i w nocy, według sprawozdań SB, zatrzymano około 40 osób. Studenci uchwalili dwudniowe ultimatum, w czasie którego władze miały odpowiedzieć na zgłoszone postulaty, miały również te postulaty opublikować. Oczywiście to nie nastąpiło, wobec tego 13 marca w środę pod Żaczkiem, pod akademikiem Uniwersytetu Jagiellońskiego, zebrał się wiec, a właściwie zebrali się uczestnicy planowanego marszu na rynek i oni przeszli ulicami Krakowa w okolicach Uniwersytetu, Kolegium Nowym, zostali zaatakowani przez oddziały milicji uzbrojone w armatkę wodną i granatniki z gazem i odbyła się dwugodzinna walka uliczna wokół uniwersytetu. W tym ważny jeden element, rzadko występujący w innych miastach, grupa uzbrojona w hełmach z pałkami wbiegła do budynku Kolegium Nowym, czyli budynku rektoratu, i tam na korytarzach ścigała uciekających studentów. Przy okazji pobito kilku profesorów, którzy tam akurat byli na kawie, w takiej kawiarence, która mieściła się na dole. 15 marca odbył się wiec, na którym prorektorzy zdołali przekonać studentów, aby nie podejmować kolejnego marszu na rynek. Wobec ogromnych sił zgromadzonych wokół miasteczka studenckiego, sił milicyjnych, zdecydowano się marszu nie podejmować oraz odblokować, znaczy przerwać strajk okupacyjny, zamienić go na strajk absencyjny, który, jak mówię, trwał około 2 tygodni. Studencki protest w Krakowie miał charakter spontaniczny, a postawa władz uczelni oraz działania SB sprawiły, że nie udało się stworzyć ośrodka, który mógłby stanowić reprezentację środowiska studenckiego lub kierować akcją strajkową. Wprawdzie 13 marca podczas wiecu pod domem studenckim Żaczek i w obecności przedstawicieli władz UJ wyłoniono komitet studencki zwany Komitetem 25, jednak nie odegrał on poważniejszej roli. W odezwie podpisanej przez członków komitetu zwracano uwagę wyłącznie na problemy socjalne studentów, wadliwa polityka stypendialna i zasiłkowa i tak dalej, na konflikty między studentami a pracownikami naukowymi i administracyjnymi. Natomiast nie było w ogóle mowy ani o cenzurze, ani o autonomii wyższych uczelni. Żądano jedynie zwolnienia aresztowanych studentów wcześniej, w czasie wcześniejszych zajść. Bezpieka zajmowała się nie tylko obserwacją osób posądzonych czy posądzanych o sympatyzowanie ze zbuntowaną młodzieżą. Pracowicie sporządzała też listy osób podejrzanych z przyczyn rasowych. Z dnia 23 maja pochodzi liczący 33 nazwiska, cytuję, wykaz pracowników naukowo-dydaktycznych UJ pochodzenia żydowskiego. Z kolei notatka z 28 maja 1968 roku wyliczała pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej, zdaniem kontaktu operacyjnego, pseudonim LAS, osób pochodzenia żydowskiego. Podstawowym źródłem informacji o nastrojach i poglądach środowiska naukowego byli tajni współpracownicy oraz tak zwane kontakty operacyjne, czyli pracownicy uczelni z racji zawodu, najczęściej praca w administracji, przeważnie w kadrach, lub z racji funkcji partyjnej, na przykład sekretarze uczelnianych organizacji PZPR, zobowiązani składać regularne donosy. Grupa operacyjna zajmująca się krakowskimi uczelniami dysponowała siecią 58 donosicieli, w tym było 6 tajnych współpracowników, 4 byłych tajnych współpracowników ponownie wykorzystywanych oraz właśnie 48 tychże kontaktów operacyjnych. Oczywiście SB sporządzała też listy studentów, których należy poddać obserwacji lub represjonować. Takie listy, tu wymieniam, powstawały od 15 marca. 15 marca wymieniono na wykazie prowodyrów i nakłaniających do nieodpowiedzialnych ekscesów 17 osób. 2 dni później, 17 marca, taki wykaz osób proponowanych do wcielenia służby wojskowej obejmuje już kilkadziesiąt osób. Z kolei następnego dnia, 18 marca, wykaz osób wyróżniających się w ekscesach studenckich uczestniczących na Uniwersytet Jagielloński zawiera listę 107 studentów.
Znacznie później, z maja, zaczynają pochodzić informacje o zatrzymaniach, represjach, aresztowaniach na poszczególnych uczelniach. Według takich informacji, powiedzmy na przykład dotyczącej uniwersytetu, napisanej 28 maja, w czasie protestów marcowych zostało zatrzymanych 51 studentów uniwersytetu. Ponadto wobec 180 osób prowadzone są działania operacyjne zmierzające do wyjaśnienia ich udziału w demonstracjach. No, nie mamy informacji, tego nie potrafiłem jeszcze ustalić, jak musiała wzrosnąć kadrowo załoga Placu Wolności, czyli Urzędu Bezpieczeństwa, czy Służby Bezpieczeństwa, żeby tą liczbą 180 osób się zająć. Ale jest inna ciekawa informacja, gdy pojawia się zdanie, że udało się nie dopuścić do demonstracji w końcu kwietnia, na początku maja, zanotowano, że w tym czasie przeprowadzono około 60 rozmów profilaktycznych, które dały pewne efekty, oraz pozyskano 27 nowych współpracowników, co uniemożliwiło demonstrację. I wreszcie w raporcie omawiającym sytuację na uczelniach w okresie wakacyjnym już sporządzonym z lipca 1968 roku zanotowano opinię, która wydaje się obligowała bezpiekę do dalszej wytężonej pracy. Cytuję. Wśród części studentów biorących udział w dyskusjach nad wspomnianymi wyżej problemami przeważa opinia, że działalność środowiska studenckiego będzie kontynuowana i to niedługo, bo już z nowym rokiem akademickim. W przeprowadzanych rozmowach spekulowano, że już październik może przynieść ożywienie działalności studentów, zwłaszcza iż będzie to okres kampanii przedzjazdowej. Jak wiemy, nie sprawdziły się te prognozy i na ponowne ożywienie środowiska, działalności środowiska studenckiego trzeba było poczekać 8 następnych lat. Dziękuję bardzo.